Witam Was bardzo serdecznie przed Ankan Radowicą. To jest kolejny odcinek Simulator American Trash Simulator. Dzisiaj kontynuujemy naszą pracę. Ja zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale, jeżeli chcecie zobaczyć. Skręć w prawo. Symulatorów podobnych oraz symulatorów bardziej profesjonalnych, takich jak na przykład Display, które opiera się na dużej ilości wiedzy o pilotażu. Opa. Różne inne takie, jak na przykład American Trash Simulator. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Żeby chociaż wyrównać ten współczynnik proporcji, bo szerzej chociaż było równo filmów i subskrybentów, bo na razie filmów na kanale jest około 759. A 659, a w tym subskrypcji 138, więc jest 168, przepraszam. Na godzinę ja się mylę. Też nadmiar już rzuciłem z wrażeń. Zostały trzy. Dobra, stąd sobie zaparkujemy.
akurat godzinkę przed spaniem zostają. Moi drodzy pasażerowie, drodzy widzowie. Jak są tutaj wąwozy, pasażera jest wąwóz dla was. Zapraszam serdecznie. Czemu za dużo uszkodzenia przyczepy? Znaczy na naczepy? Nie rozumiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. O co w prawo? Ja w prawo, prosto trzeba jechać. Zjedź w prawo. Nie. Obliczenie nowej trasy. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony.
się podoba na Rick and Draco bardziej niż w ETS-ie, można zjechać 130 mega. Tak, akurat mi się bardziej podoba. A nie tak jak w Eurotrucku, co nie dotknięcie 120, ale za to policja nie może na różnym zakręcie. Słabo ci mam to zlepić. Ziewaj tak, chłopie, przecież jeszcze rodziny 40 minut czasu pracy, a ty gdzie warszy nie stało się, nie wiem. Nie wiadomo, co się dzieje. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. A, się nie patrzymy prawej strony. Ciekawostka psychologiczna. Trzeba jechać inaczej. Co to za trochę idzie? Nie, nie to przy stacji, ale to i tak jest chytło. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Przed oddaniem. Trzymaj się lewej strony. Cóż, jakieś awarie, czy tam coś się wydarzy? Nie wiem. Może akurat remontują kamerę, czy co? Nie wiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. Jedź prosto. A to jadę prosto. Już. Tak mówisz, to tak robię. Teraz będziemy je. Jedź prosto. Nie wiem. Jakie czerwone. Ja sobie zjadę na lewy pas. No i potem bym się nie jechać. Tutaj muszę na parking zjechać. W lewo.
czepkę na... Rozdaniemy sobie koło tego. Trzymaj się lewej strony. Pyk, pyk, jeszcze to. Jedziemy. Pyk. I dalej. Odległość od ściany. To prawda zajmuje dwa miejsca parkingowe, no ale cóż. Do nich zestaw nie będziemy manewrować. Do ten mur biały, ja mówię, tyle śniegu nasypałem. Aż byłem zdziwiony, od kiedy to... Tyle śniegu to potrafi nasypać. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. A wiem, już teraz wiem, gdzie jechać. Skręć w lewo. Ale fajnie, że dotarli w końcu tą nawigację. Potem byłoby z tego właśnie nagradania sama mapa i potem się człowiek mówi, gdzie ma jechać. Przegapił zjazd, bo co ja i gada. Zawsze nawet jak sobie człowiek na spokojnie jedzie, to mi się przypomni. Tu mam wyjechać. No tak, to mam problem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Już się nauczyłem parkować, no jest trochę z tym ponad gabarytem od ostatniego razu. Może nie jest to też idealne parkowanie, aż z normalnym ładunkiem. Nie. W ogóle nie jest idealne, bo z tyłu tutaj nie ma tej doczepki. Więc co my zrobimy? Staram się wykorzystać wszystkie umiejętności, jakie posiadam w kierowaniu pojazdem i wykonać manewr. Taki, żeby ją tu trochę nadać. Pyk, pyk, pyk. Nieźle. Którą ty stronę już? Teraz przesadziłeś. Bardzo źle. Bardzo źle, żeś pojechał. Chłopie, bardzo źle. Co ja robię? Przepraszam was na to uderzenie mikrofon. No i teraz coś takiego trzeba wykonać. Pyk, pyk i będzie pięknie. Będzie pięknie zaparkowane. Zobaczycie teraz.
zranionej trzcinie. Tak jak powinno być. Doskonale. Dobrze, więc to było na tyle w tym odcinku, drodzy Państwo. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć.